Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl, a ja was zapraszam już na ostatni let's play z maratonu Sonic Advance. Zagrajmy w Sonic Advance 3. I tak, jak widzicie po tym energicznym intrze, jesteśmy sobie w głównym menu, które, szczerze powiedziawszy, z tych wszystkich Soników Advance jest w mojej opinii najładniejsze. Bardzo lubię tego uśmiechającego się Chao, który sobie tam patrzy, co my wybieramy. No i jak widzicie, musieliśmy teraz sobie wybrać tag team, ponieważ już nie gramy sami, tylko gramy teraz z kimś. I naszą postacią towarzyszącą nam będzie oczywiście Tails. I tutaj mamy przedstawioną całą fabułę w tekstach. W dużym skrócie. Sonic i Tails biegli przed siebie ku kolejnej przygodzie, jak mogliście zauważyć. Aż tu nagle zauważyli, że coś jest nie tak. Otóż zauważyli, iż kontrola chaosu się rozprzestrzeniła. I w ten oto sposób dowiedzieliśmy się, że dr Eggman jest w posiadaniu wszystkich 7 szmaragdów chaosu i podzielił świat na 7 obszarów. Dodatkowo ma złowieszcze plany zbudować Eggmanland. Coś, co również zbudował lub planował zbudować w Sonicu Unleashed. Tak więc, no jest gruba, proszę państwa. Ale to jest jeszcze nic, ponieważ Eggmanowi będzie towarzyszyła jeszcze jedna postać, którą będziemy musieli podczas tej gry unicestwić, ale spokojnie, o niej sobie za jakiś czas porozmawiamy. Ta seria będzie jedną z troszkę dłuższych serii, ponieważ nie będzie ona trwała 3 odcinków, a będzie trwała 4 prawdopodobnie odcinki, ponieważ no troszeczkę gra ma więcej zonów w przeciwieństwie do Sonica Advance 1. Znaczy, wydaje mi się, że ona ma na równi troszeczkę z Sonicem Advance 2. Tak przynajmniej mi się wydaje. Albo ma trochę też mniej z Sonica Advance 2, ale po prostu ma trochę dłuższe te zony. Albo ja po prostu gram jak totalna lebiega, ponieważ system zdobywania szmaragdów chaosu w tej grze jest troszeczkę, jakby to można powiedzieć, dziwny. No bo, znaczy, okej, z jednej strony jest fajny, no bo tym razem nie musimy zbierać jakichś głupich, specjalnych ringów, które były chuj wie gdzie poukrywane, tak jak to było w przypadku Sonica Advance 2, czy jakichś tam specjalnych sprężynek, które gdzieś były w niemożliwych miejscach w Sonicu Advance 1, bo w tej gierce akurat musimy szukać małych Chao i zasada jest taka, że na każdy zone jest przydzielonych 30 Chao, 10 na jeden akt. I w tym momencie, żeby zdobyć wszystkie 7 szmaragdów chaosu, to musimy właśnie tak bardzo eksplorować poziom, żeby w każdym z tych zonów zebrać przynajmniej po 3 Chao, w sensie w tych aktach, w sensie po 3 Chao musimy zebrać. I przy okazji w Hub Worldzie często są poukrywane Chao. A mówiąc o Hub Worldzie, jak zauważyliście, takowy Hub World istnieje i jest wiele fanów, których na to narzeka. Mi osobiście to nie przeszkadza. Nawet się w sumie cieszę, że mamy coś takiego jak Hub World w Sonicu Advance 3, dlatego że nawet mi się on podoba. Tak, naprawdę, jestem chyba jedną z niewielu osób, których mi się podoba ten Hub World. Autentycznie. No bo na przykład w takim Sonicu Advance 1 mieliśmy nie mieliśmy w zasadzie nic, bo mieliśmy tylko selektor poziomu lub po prostu wybór poziomu. W Sonicu Advance 2 mieliśmy taki po prostu mapę świata. O, mieliśmy mapę świata, gdzie po prostu mogliśmy sobie tam Sonika przesuwać na odpowiednie obszary. No a tutaj możemy po prostu sobie eksplorować te hub worldy i przy okazji również szukać tych małych Chao. A mówiąc o Chao, nie wiem czy ja to mówiłem w Sonicu Advance 1 i 2, bo ja niestety nie pamiętam, bo Sonica Advance 1 i 2 no nagrywałem. Jedynkę nagrywałem w styczniu jeszcze, a dwójkę nagrywałem bodajże właśnie już tam w lutym i mogłem troszeczkę zapomnieć i to było na początku lutego, a teraz kiedy ja nagrywam Sonica Advance 3, to jest właśnie 28 lutego, czyli ostatni dzień lutego, jutro jest marzec, jej! Ale dobra, wracając, jeżeli o tym nie wspominałem, to muszę tutaj to napomknąć. W Sonicu Advance 1, jak mogliście zauważyć, w Special Stage'ach zbieraliśmy małe Chao. I tam mogliśmy po zebraniu tam jakiejś odpowiedniej ilości
odblokować sobie Tiny Garden, Tiny Chao Garden, coś takiego. I chyba też to było w Sonicu Advance 2. Tylko że w Sonicu Advance 2 nie mieliśmy w Special Stage'ach tych Chao. Ale no, wiecie o co chodzi. To chciałem tak naprostować, bo nie pamiętam, czy ja w ogóle o tym mówiłem w Let's Play Sonica Advance 1. Więc jeżeli nie mówiłem, to naprostuję tutaj teraz pewne nieścisłości. Ale dobra, koniec gadania już o tym, co tam mówiłem lub nie mówiłem. Skupmy się teraz na konkretach. Tak więc robimy sobie pierwszy zone i pierwszy zarazem świat pod nazwą Route 99 lub Route 99. I szczerze powiedziawszy, jest to taka naprawdę miła odskocznia od tych wszystkich Green Hillów, Splash Hillów czy innych tego typu katakumbowych poziomów, jeżeli chodzi o Sonica, bo tak, Sonic również tam miał przecież katakumbowe poziomy, czy tam nawet nie, Marble Garden Zone, czy jakieś jeszcze inne. Serio, to jest naprawdę miła odskocznia od właśnie takich zielonych wzgórz i tak dalej. No serio, jesteśmy teraz w mieście. Coś, co szczerze powiedziawszy mnie mega zaskakuje, jeżeli chodzi o tę grę. A soundtrack, jeżeli chodzi o Route 99, jest też niczego sobie. Naprawdę mi się bardzo podoba. Jak możecie zauważyć, co każdy akt jest zupełnie inna muzyka. W sensie jest ta sama muzyka, ale jest bardziej zremiksowana. Na przykład w pierwszym akcie mieliśmy taką, można by powiedzieć, troszeczkę energiczną i zarazem momentami troszeczkę spokojną muzykę. A tutaj mamy super energiczną muzykę. Nie wiem, ja to troszeczkę źle tłumaczę, no ale wiecie, o co mi chodzi. Po prostu jak się wsłuchacie soundtrack, to będziecie wiedzieli, o co mi dokładnie chodzi. Jeżeli chodzi o sterowanie Sonikiem, no to niestety tutaj muszę troszeczkę ponarzekać znowu. Tak, muszę ponarzekać. Dlatego, że Sonic w Sonicu Advance 3 troszeczkę chyba się zdowngrade'ował, bo o ile w Sonicu Advance 2, mimo że były czasami z nim problemy, jeżeli chodzi o sterowanie, to jednak czuć było, że troszeczkę lżej się nim steruje. Tak tutaj niestety twórcy chyba znowu wrócili do mechaniki z Sonica Advance 1, bo bardzo często jest tak, że Sonic kompletnie się ślizga. I to niejednokrotnie będziecie mogli zauważyć na tym let's playu, a w szczególności w drugim zone i w drugim odcinku, dlatego że ten odcinek postanowiłem, że poświęcę tylko i wyłącznie Route 99, ponieważ następny odcinek chcę poświecić dwóm, a może nawet i trzem zone'om, ponieważ dopiero jestem w trakcie jeszcze nagrywania gameplayu, tak za dużo razy ponieważ w jednym zdaniu, ale no, trzeba było tutaj naprostować pewne fakty. No i mówię, tak jak przed chwilą mówiłem, Sonic w tej gierce no jest totalnie zdowngrade'owany, jeżeli chodzi o kontrolki. Bardzo mi się to nie podoba, ponieważ niejednokrotnie spotkałem się właśnie z sytuacją, gdzie chciałem doskoczyć na drugą platformę, a tu ząg nie doskoczyłem, ponieważ Sonic ma focha, ma jakiś okres dziwny i no, sami widzicie, jak to wygląda. No i tutaj mniej więcej, jeżeli chcecie zrobić oczywiście ten let's play na 100%, no to macie tutaj na załączonym obrazku, jak zdobywać te małe Chao, gdzie one są w ogóle poukrywane i tak dalej. No i teraz na samym końcu zdobyliśmy złoty chyba albo brązowy ring z gwiazdką. No, bo tak to właśnie mniej więcej wygląda i kurczę pieczone. Przez chwilę myślałem, że ja w ogóle nie wyedytowałem tego, że Sonic kurde sobie tam leży, bo pamiętam, że w trakcie nagrywania tego gameplayu miałem coś takiego, że po prostu musiałem chwileczkę przeczekać, żeby troszeczkę odetchnąć, bo nie powiem, że nie, ale szukanie Chaosów jest troszeczkę męczące, naprawdę. Co jak co, ale Sonici Advance akurat jeżeli chodzi o 100%, to specjalizują się tym, że są dosyć uciążliwe, jeżeli chodzi o robienie 100%, a przynajmniej dla mnie są uciążliwe, bo jakbym miał nie robić 100% w tych gierkach, no to myślę, że ja bym ekspresowo przechodził każdą grę po kolei i nie musiałbym się wiadomo martwić o to, że na przykład coś pominąłem. Ale jako że stwierdziłem, że maraton chcę zrobić cały na 100%, to ja się nie poddaję i będę dalej walczył, dlatego że warto walczyć i nie warto się poddawać. To takie mądrości Michała w sumie
2022, mogę sobie nawet to zapisać, kurde, gdzieś. Zauważyłem w ogóle, że wam nowa forma, jeżeli chodzi o let's play'e, przypadła do gustu, tak więc nie jest to, jakby, nie będę tego ukrywał, że w tym let's play'u również zagości coś, co zagościło w Sonicu Advance 1 i 2, czyli kącik ciekawostkowy, ponieważ bardzo, ale to bardzo spodobało mi się robienie tego właśnie kąciku. I tak jak już zresztą w opisie podałem pod poprzednim let's play'em Sonica Advance 1 i 2, to nakreślę też komentarzowo tutaj. Wszystkie te ciekawostki są brane z sonicowej Wikipedii. Tak więc, jeżeli ktoś chce sobie przeczytać, no to link zawsze jest w opisie zamieszczony. Bo ja się z tym nawet nie kryję, że biorę stamtąd ciekawostki, dlatego że no, skądś muszę brać, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Ale jeżeli chodzi o Route 99 i teraz moje takie wspomnienia z nagrywania, bo mogę to w sumie tak nawet określić, ponieważ nagrywałem to wczoraj. Uważam, że jest to naprawdę fajny poziom, ale niestety dał mi troszeczkę w kość, jeżeli chodzi o szukanie Chao. Chociaż może nie aż tak bardzo, może w sumie nawet nie aż tak bardzo. Następny zone, który będziemy robili, dał mi mocno w kość, jeżeli chodzi o szukanie tych małych Chao. Bo tam musiałem naprawdę przez dłuższy czas się zatrzymywać i myśleć, gdzie tam się dostać. I przy okazji, tak jak zwykle w przypadku Sonicu Advance, czy to 1, czy 2, musiałem sobie zerknąć na drugim monitorze, mniej więcej na gameplay, gdzie mogą być te Chao, ponieważ ja gram z guide'em i ja się z tego powodu nie wstydzę, dlatego że byłbym głupcem, gdybym robił z siebie kozaka, nie wiedząc, gdzie co jest, więc no wiecie, o co chodzi. Ja wolę jednak się przyznać, że gram w ten let's play z guide'em, ponieważ czemu nie. I tutaj, o, tutaj się na chwilę zatrzymałem, ponieważ aż się chyba w tamtym momencie za głowę złapałem, że o, zdobyłem Chao, dobra, teraz trzeba już na spokojnie zerknąć na drugi monitor, gdzie jest następny Chao, w sensie ostatni, i jedziemy z koksem. Dokładnie tak. Musiałem się na chwilę aż zatrzymać. No widzicie, jak to mniej więcej wygląda, jak wygląda nagrywanie Soników Advance w moim wykonaniu. No i tutaj był ostatni Chao i teraz tak czy siak będę musiał wrócić do tego poziomu, ponieważ musimy zdobyć Special Stage Key lub klucz do Special Stage'a. Tak, ponieważ samo zdobycie Chao nie wystarcza, musicie jeszcze wrócić się i zdobyć ten specjalny klucz do Special Stage'a. I kurde, widzicie, jak dobrze mi szło przez bardzo dużą część odcinka, tak teraz kurwa zacząłem się plątać. Ja pierdzielę, napij się herbaty, Michał. No, trzeba było się aż napić herbaty, ja pierdzielę. Masakra, masakra, moi drodzy, masakra. Ja nie lubię, jak ja się zaczynam jąkać, ponieważ to jest straszne. Nie lubię tego bardzo. No, ale czas na konfrontację z bossem. Ponieważ, no, byłoby zbyt fajnie, gdybyśmy nie robili bossa. I jak widzicie, nasz status to jest 6 żyć. I proszę państwa, przed wami nowa postać. Gmerl. Tak, to jest Gmerl lub Gmerl, ale ja na niego wolę Gmerl mówić, bo chyba tak się mówi. Czyli jest to robot stworzony przez doktora Eggmana. Ta jest. Ponieważ z pozostałych danych, jakie Eggmanowi zostały, zbudował Gmerla, który, jak w mojej opinii, ma zajebisty wygląd. Naprawdę bardzo lubię jego design, albo jego sprite, jak chcemy sobie to nazwać. No i teraz walka z doktorem Eggmanem. Tylko że tym razem w troszeczkę innej formie, bo jak zauważyliście, on nas młotem naparza i to już nie jest to samo, co w przypadku Sonica Advance 1 czy 2. Bo otóż boss, z którym będziemy walczyć, to jest Egg Hammer 3. Tak jest, to jest Egg Hammer 3. I troszeczkę pierścieni tutaj straciłem, praktycznie wszystkie, więc tutaj musiałem naprawdę bardzo, ale to bardzo ostrożnie grać, no bo jeden fałszywy ruch i tracę życie. A ja wolę nie tracić żyć i nawet udowodnię, że nie stracę życia.
A muzyka, która tutaj towarzyszy w walce z Eggmanem, jest też epicka. Ja pierdziule. No i po co, Eggman, cwaniakowałeś? Po co ci to było? Po co ci to było? Po co takie cwaniactwo? Nie rozumiem w ogóle twojego toku myślenia. No ale cóż, co... Mnie to absolutnie wcale nie dziwi, dlaczego jesteś takim półgłówkiem. I udało nam się chyba zebrać złoty ring. Tak przynajmniej mi się wydaje. Mogę się oczywiście mylić. I w ten oto sposób Sonic i Tails idą przed siebie i mają już totalnie we wszystko wyjebane. No autentycznie, w minutę 42 i 18 setnych sekundy skończyliśmy cały akt z bossem. Czas na... kącik ciekawostkowy! Poziom Route 99. Muzyka z poziomu jest remiksem muzyki, która pojawiła się w laboratorium Tailsa w grze Sonic Battle. Muzyka z tego poziomu może być odblokowana w grze Sonic Generations. Nazwa poziomu może być nawiązana do słynnej amerykańskiej Drogi 66. I w ten wracamy do Route 99 ze względu na szukanie tego specjalnego klucza, który jest na początku poziomu. I w tym momencie jesteśmy z powrotem w Hubwardzie, dlatego że stwierdziłem, że wam wyedytuję, no bo po co oglądać jeden i ten sam poziom po dwa razy. Lepiej zobaczyć raz, a porządnie. I musimy się teraz, jak widzicie, dostać do specjalnej sprężyny, która jest u góry. Musieliśmy włożyć ten klucz, żeby odblokować tą sprężynę, a następnie pojawić się w tym special stage, który, tak szczerze powiedziawszy, jak mam porównywać special stage z Sonica Advance 1 i 2, to jest chyba najlepszy special stage z całej tej trylogii. Bo autentycznie mi ani razu nie udało się nie zdobyć tutaj za pierwszym razem wszystkiego. Autentycznie. Nie zdarzyło się ani razu, żebym ja musiał powtarzać load state'em jakikolwiek special stage. Czy to w Sonicu Advance 1, czy w 2. Bo tutaj zrobiłem to wszystko za pierwszym razem. To są naprawdę bardzo proste special stage'e. I my chyba tutaj się tym tornado poruszamy, tak przynajmniej mi się wydaje. No, to chyba jest tornado, którym się tutaj poruszamy w tym special stage'u. A muzyka, która również tam towarzyszy, też jest niczego sobie. Zresztą udźwiękowienie, grafika, to wszystko jest naprawdę też bardzo ładne, jeżeli chodzi o Sonic Advance 3. Tak więc naprawdę duży szacun dla twórców i przyznam, że troszeczkę się obawiałem tego let's play'a, ale wydaje mi się, że ten let's play wyjdzie całkiem fajnie. Bo bałem się ze względu na to, że zanudzę się podczas ogrywania tej gierki, ale wydaje mi się, że to będzie naprawdę miła odskocznia od Sonica Advance 1 i 2. Nie powiem, że to jest najlepsza część z całej serii, bo ta gra ma swoje wady i o nich będziemy sobie dyskutować. No ale wiecie, o co mi chodzi. I udało nam się zebrać pierwszy i zarazem czerwony szmaragd chaosu, lub taki rubinowy, bym mógł nawet powiedzieć. No i cóż, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię, lub ten odcinek nawet. Dajcie znać w sekcji komentarzy. To był pomidorowy.pl, czyli ja. To byliście wy, czyli widzowie. Zapraszam nowe osoby do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawiane w opisie, czyli grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram. Gdyż na Instagramie informuję was o odcinkach, które wyszły na YouTubie, a na przykład na YouTubie nie dostaliście powiadomień. A na pozostałych grupach zapraszam was na po prostu integrację ze mną, ponieważ tam się bardzo często integrujemy. To by było na tyle. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę ten let's play. Nowe osoby po raz ostatni już zapraszam do subskrypcji. I widzimy się w kolejnych odcinkach z Sonica Advance 3, nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.